Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy, piękny dzień, kolejny tydzień pracy zaczął się przed nami w Fatfiszu. Witamy całą załogę. Siemanko Kubuś. Witamy, witamy. Jest Adriano. Czekaj, jakiś wędkarz kazał nam się przestawiać. Paweł i jego towarzysz Kubała. Może Kubała. Może być i tak. Słuchajcie, było... O, siema Antek. Już i tak cię wszyscy widzieli. Tak. A jak jest strzałeczka po szwedzku? Strzałeczka. I co ty tam przygotowałeś? No przede wszystkim musimy ustalić, bo była zmiana czasu, Kubuś. Która dzisiaj była o 8 rano godzina? Do przodu czy do tyłu się właśnie, my przyszliśmy godzinę wcześniej, wychodzimy godzinę później, czy co? No i to jest zagwozdka. Czyli jak przyszliśmy normalnie, to wychodzimy wcześniej. Czy jak ja teraz na świta, na 6.30 będę jechał na Wisłę, to będzie... Która godzina będzie o 6.30? 5.30. 5.30. Ale na stary czy na nowy? A na stare złote czy na nowe? Ale na to, co teraz jeszcze dwa razy do tyłu. Nie, poczekaj. No później robi się jaśniej. Kurde, później się robi jaśniej, a wcześniej robi się wid... Nie, kurde, bele. O 6.30 teraz na świta będzie 5.30. Jak ktoś na świta jedzie na ryby, to na 5.30 budzik. Ale za to z wieczora... No. To patrz, jak my kończyliśmy robotę o 18.00. To już było prawie ciemno. To teraz o 17.00 będzie ciemno. Teraz o 17.00 będzie ciemno. Czyli północy w robocie tak. Spędzali. Słuchaj, Kubuś, no mamy parę rzeczy tutaj do pokazania naszym widzom. Oczywiście, no tak jak zawsze, materiały promocyjno-reklamowe pokazujemy, co mamy. Zestawy, niezestawy, wędki, karpiówki, fiderki. Dzisiaj właśnie kilka rzeczy na ryby. Spokojnego żeru. A może tego podbieraka byśmy zaczęli? No dobra. Bo on jest taki jak żaglowiec wielki. Tak. Mamy fajny podbierak od Prologica. W ogóle Prologic to powinien się nazywać Prologic. Prologic. To by łatwiej by zapamiętywali w pamięci wędkarze. Prologic. Kurczę, stary, ja bym tu wszedł. No dobra. Pierwsze tak, podstawowe parametry. 42 cale, klasyczna wielkość podbieraka karpiowego, uniwersalna tak naprawdę, we większości możemy spotkać tą wielkość, więc nic. A ty też masz taki 42 cale? 46 ma większy. A, czyli większy, na większą rybę. Bo tak, tu jest wszystko dopinane, to nam się mieści po złożeniu do tego pokrowca, takiego jak na pół narty. Sztyca dwuelementowa. O właśnie, to jest też istotne. W transporcie mamy lepiej. Adriano, pomożesz panu? Weź się na sekundkę oderwij, to my sobie dokończymy. Słuchajcie, mamy taką sytuację, że możemy sobie mieć dwa elementy złożone, albo używać tylko jeden, nie? Chodź, tutaj się przesuniemy, tam nie będziemy panu przeszkadzać. Ty, ile on ma na długość, kurde, ze 3,5? Nie, poczekaj. Sztyca ma 1,80 m. Słuchaj, a zawsze jest tak, że jak masz karpia w podbieraku, to te elementy wyciągasz i go tak, weź zaprezentuj. Mamy karpia w podbieraku. Jak jest ryba, o właśnie. Podwijamy sobie. Żeby tego nie połamać, nie? Na kołyskę i to. O, bardzo ciekawe, tak. Dobra, Kubuś, czekaj, bo gdzieś na pokrowcu jest cena. Tutaj spadł, już wam mówimy. Podbierak ze 169 zł wjechał na 129. To Kuba dużo czy nie dużo? Bardzo mało, nie? 129 za duży karpiowy podbierak. Zapałem się, kurczę. Brak kondycji przy poniedziałku. Ciężki weekend był. Pracowity. Na siłownię nie miałeś iść? Tak, ale nie mogę się z kumplem zabrać. I tak dzisiaj chyba się nie uda. Może jutro, nie wiem, bo wiesz, zgadałem się z kumplem, że będziemy razem na siłownię chodzili, ale on na trzy zmiany pracuje. Wow. Więc raz ma nocki, raz ma poranki, raz ma popołudnia i ciężko nam się będzie zgrać. Słuchaj, Kubuś, tutaj mamy... Nową karpiówkę od firmy Sonic. Dwuelementowy. Dwuelementowa, która jest bardzo ładna. Dość osobliwa nazwa. SK47. Jak AK47? Czy AK45, bo mi się myli. AK47. Dobra, pierwsza porcelanka. Właśnie patrz, one są bezporcelankowe, ale tu jest w środku taki o-ring, taki, że no wiadomo, żeby nie haratać rzutowa, żyłek. Podwójna stopka. Tak. 3,60, 3,25 LB, czyli można... Okej, okay, to te 3,25 LB to jest... Taki rzutowy kiju. No do ilu gramów? No tak 115-120, żebyśmy tego 115, nie 115-120 i z łapy można rzucać. Długi dolnik. Ja tylko się zastanawiam, czemu wszystkie karpiówki są czarne.
Nie? Zauważyłeś? Się brudzi może. Wiesz. Jak jeden mąż, wszystkie czarne, czasami jakaś... O, tu się, ten się wyróżnia omotką czerwoną. To już może raz patrzę. To jest ciekawe, patrz, taki klipsik. I co w ten klipsik mały? Żyłkę. Tu wpinamy jak żyłkę, tak? Jak mamy tego na przykład hangera od spodu jeszcze, czy tam swingera, no, to jeszcze sobie możemy tutaj zaklipsować żyłkę, że jak jest branie, to to automatycznie nam wypada i żyłka robi się luźna i wtedy od razu jest takie, można powiedzieć, pokazane branie, nie? Jedzie od razu. Tak. Tak naprawdę, jeżeli karp nam zrobi tak, nie wiem, 5 mm ruszy żyłką, to to się wyklipsowywuje. A to widzisz, ciekawe. Tak. No i co, dwuskładzik, Kubuś, cenę jakbyś przeczytał cena tego Sonika. No cena... Z 419 na 329. 329. Cena? Pewnie, no. A, powiem tak. Kupiłbym ten kij za te pieniądze. A ty drogie masz kije karpiowe? Pewnie po 1500 znajdziesz. Nie, po 1500 nie. Nie. Ale mam drogie, mam. Są. Leżą w pokoju na lepsze czasy. Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. Tak. To jak już jesteśmy przy karpiówkach, to dajmy może tego trzy składa. Widzisz go? O, właśnie tu jest. Tu mam akurat zestaw karpiowy. Pamiętajcie też o tym, nasi wędkarze, że w zestawie zawsze taniej. Tu będzie temat od Miwardi trójskładowy, przede wszystkim po co? Trzyskładowy, no transport, dużo. Przede wszystkim, nie, żeby nie gdzieś tam do Seicento, Cinquecento. Jak jeździmy na te ryby, wiadomo, musimy gdzie transportować ten sprzęt, a dzięki trzyskładom, no to mamy tą oczywiście możliwość. Tak, no jest. I bezproblemowo zmieścimy się do mniejszego samochodu. Wiadomo, kij. 363 LB. To podlinkujemy to wszystko, żeby wędkarze mogli sobie tam przeczytać długość transportową, jaką ma i tak dalej, ale naprawdę po złożeniu to niemal by się w kalosza zmieścił. Oczywiście kołowrotek również od firmy Miwardi z wolnym biegiem Alcon. Wolny bieg, jak ktoś by przysnął, to jest tak włączony, że nie wyrwie nam karpik zestawu. Z 470 na 279. Czyli 279 za kompletny zestaw od Miwardi, to jest model Alcon. A jeszcze raz przypomnisz długości te... 363 LB. 3 LB, czyli do około 100 gramów. Do około 100 gramów, żeby nie przeginać. Okej, okay. Gra gitara. Przeważnie tak się rzuca 80-kami, 85-kami. Dobra. No to jeszcze mamy dwa fiderki na... Tak, no to dawaj, ja mogę o fiderkę. To myślę, że ja na fidera nigdy nie umiem, a te Hollywood się przekręcać. Tak? Widzisz mnie? Widzę cię. Witam się bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł i jego towarzysz Kuba. A wędkarze to mają fantazję, co? Siedzą wieczorami i oglądają te nasze filmy po kilku szklankach herbaty. Tak. Słuchajcie, mamy budżetowy temat. Zestaw fiderowy od Michela, to jest model Tanager, 330 cm do 80 gramów ciężar wyrzutowy, czyli na większości łowisk sobie poradzi, może nie na rzekę taką dużą ciągnącą jak Wisła. W pakiecie mamy dwie szczytówki wymienne, o różnej jakby możemy sobie dobrać ich, że tak powiem, moc czy ugięcie. No oczywiście feeder jest trójskładowy, dość ciekawy kolor, taka gdzieś taka prestige wisienka trochę, tak, troszeczkę nietypowy, korkowy i piankowy dolnik niedzielony, klasyczne mocowanie kołowrotka. Tutaj kołowrotek też mamy Tanager Red 3000 do tego dorzucony. Słuchaj, chcę nawój przeczytać. 5,2 do 1, no taki uniwersalny, nie? Uniwersalny, najważniejsza jest po prostu cena tego zestawu, bo pamiętajcie, że w zestawach zawsze jest taniej. Było 260, teraz jest 179 za feeder z kołowrotkiem. Można mieć tanio sprzęt? No za nieco ponad 300 masz dwa zestawy, jakąś żyłeczkę tego. No to w 500 plus się powinniśmy tam zmieścić, jak chcemy budżetowo podejść do tematu. Tutaj będziemy mieli taki troszeczkę półeczkę wyżej zestaw. Ale tu już jakby nie mamy z jednej parafii wszystkiego złożonego, tylko zrobiliśmy... kolaboracje, słuchajcie, mamy wędkę Szekspir. Kojarzysz Szekspira, nie? Taki gość, kurczę, z tego. W ogóle ktoś tam był. Jest, no, to patrz, i to jest angielska firma, ale robią tam, gdzie wszyscy wszystko robią. Ale tak, mamy Szekspira prosto z Wielkiej Brytanii. Do tego mamy w kolaboracji od Robinsona jeden z popularniejszych kołowrotków Feeder Fan. Feeder Fan, z tego co pamiętam, to jest ze szpulą zapasową, nie? Czy nie? Tylko że plastikową. Ale co ciekawe, no, cieszy się dużą popularnością ten Feeder Fan. Podwójny klips, płytka szpula, możemy sobie tutaj
cieniutki zestaw zrobić do dalekich rzutów. 24 nam wchodzi 210 metrów, 28 155, czyli taki na jedną szpulę po prostu. 406 feeder fan. Teraz co do samego feedera, do 80 gramów, ale ma 11 stóp, to ile będzie? 3,30. No tak by wychodziło. 3,30. I słuchajcie, w Szekspirze mamy już 3 wymienne szczytówki w zapasie. Także to też jest ważne. 3 różne szczytówki o różnej mocy mamy w pakiecie. No i teraz najważniejsza cena tego zestawu fiderowego. Z 638 na 299. Czyli tak jak mamy, no, troszeczkę lepsze komponenty, troszeczkę lepszy zestaw, półeczkę wyżej od tego poprzedniego. Jak ktoś ma troszeczkę więcej w skarbonce środków, chciałby nieco lepiej wykonany zestaw. No patrz Kubuś, nawet tu jest, widzisz to wcięcie na tym, na dolniku, że jak sobie zwijasz, fajnie tutaj ręka ci się opiera, że no wiesz, czasami gdzieś tam potrafi się zemsknąć ten dolnik, wyskoczyć spod łokcia, a tutaj nawet, widzisz, patrz, takie no zwykły patent po prostu, sfrezował ktoś. Znaczy, no fabrycznie jest sfrezowany ten dolnik, spłaszczony, żeby wygodnie tutaj pod ręką. I pamiętać, żeby tą folię zdjąć, już jak zaczniemy. No tak, no tak. To nie wiecie, kurczę, wędkarz, jak ja widzę spinningiści. No, wiadomo, każdy sobie tam łowi jak chce, nie? Może martwił się czasami, że ten dolnik, ten korek się szybko ubrudzi. Nawet jak się ubrudzi, czysta woda, czysta szmatka i to po prostu po przetarciu wygląda jak nowy. Możecie sobie zaimpregnować, są specjalne impregnaty do korka, ale trzeba pamiętać o tym, że on wtedy trochę ciemniejszy wychodzi. Tak jakbyście go naolejowali. Ale ja wszystkie wędki, jakie mam z korkiem, czysta szmatka, czysta woda i to po użytkowaniu wygląda jak nowe. No i to tyle. Wszystkie te zestawy, cały sprzęt podbierak podlinkujemy Wam, żebyście mogli je łatwiej znaleźć. Zaglądajcie na zakładkę z promocjami i z tymi promocjami z portalu Szybkiego. Pamiętajcie, że jak coś nie jest przecenione, a wpiszecie hasło YouTube, to macie z automatu minus 10% na cały nieprzeceniony asortyment. No i zaglądajcie do nas stacjonarnie w Józefowie na przedmieściach Warszawy, ulica Piłsudskiego 16A. I jeszcze na koniec ogłoszenie parafialne. W sobotę mamy sklep otwarty, bo mimo że jest długi weekend, część załogi gdzieś tam się rozjeżdża na ryby, część będzie odpoczywała, a dyżurna para, ja będę z Marcinem, także jak coś to pamiętajcie o tym, że jak nie zdążycie czegoś kupić, coś Wam będzie potrzeba, jest długi weekend, wszystko będzie pozamykane, to wbijajcie do Fatfisha, my będziemy na stanowisku.